Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie zagramy rankę D3. Dzisiaj inny trochę format, ponieważ zwróciliście mi uwagę, że wolicie mieć pełne mecze. Dlatego pod tym odcinkiem zrobimy małe takie losowanie, w sensie losowanie, głosowanie. Czy wolicie pełne mecze, czy na przykład dwa mecze pocięte, a jeden pełny w ramach tej serii. Dzisiaj, tak jak mówiłem, zagramy dwa mecze, wrzucę je w całości. A że to jest Progress League, to oczywiście możecie napisać jakieś tam porady. Ja też się będę starał mówić co nieco. No. Jak wygramy oba mecze, to przebijemy barierę 1600. O kurczę, nie to chciałem napisać. 1600 MMR-ów. Jeszcze przed końcem sezonu, bo generalnie za dwa dni się kończy sezon. No i by było fajnie po prostu. Widzimy, nasi teammate'i bardzo zraszowali. Pyk. Nie mam Bakesmoda włączonego, to nie jestem w stanie powiedzieć, jakie mają rangi. Ale z racji, że mamy teamek, to podejrzewam, że jeden może być niżej mocno. Pyk, ale mocno poleciało. Źle skończy. Jestem najbardziej zgraną ekipą. Z tego co widzę. Pyk. No i możecie też dać znać, jak tam u was ostatnio się gra. Generalnie jest dobrze. Trochę double commit poleciał. Znowu nie ma nikogo od nas drużyny. Będę, nie wiem, chcę kraść. Nie, no już mi się nie podobają ci. Te ziemeczki. Ale co, trzeba sobie jakoś radzić. Nie udało mi się dzisiaj nikogo skołować na odcinek. Także nagrywamy sami te trójki. Chociaż trójek nie lubię grać sam. O ile dwójki zawsze gram sam, o jedynkach nie muszę wspominać, to trójki najbardziej lubię mieć chociaż jedną osobę, ponieważ wtedy właśnie ci nigdy nie trafi się teamek cały, bo ci to maksymalnie jeden ma czempiona dwójkę. Zobaczy, chyba że jeden ma smurfa. A możecie teraz obstawiać, jakie oni mogą mieć rangi. Czy któryś z nich nie ma Grand Championa? Ja obstawiam, że na stówę. Dobra, strzelamy bramkę. Trzeba walczyć, trzeba walczyć. Pamiętajcie, najgorsza rzecz to jest poddawać się. W sumie ja ostatnio miałem trochę złe nastawienie na tych jedynkach. Dwa dni temu na Progress League, ale co tam? Nie możemy się poddawać. Też chyba troszeczkę zwiększyłem, w sensie no nie chyba, tylko troszeczkę zwiększyłem teoretycznie jakość nagrywek na ten odcinek. Bo w sumie sobie sprawdziłem i w sumie działa mi bez problemu Rocket. No z jakiś większy ścinek. I mam nadzieję, że trochę jest jednak lepszy ten obraz. Że to zauważać się. Dobra, tamty sobie pojechał po puste na koniec boiska. Pięknie, pięknie. Generalnie na trójkach starajcie się nie zostawiać nigdy nikogo samego w tyle. Support, nigdy nie wyjeżdżajcie za bardzo po boosta, tylko lepiej mieć 10 boosto z tyłu, ale przynajmniej być na pozycji niż stówę, ale być gdzieś w ataku. Dobra, ci skaczę. I strzelamy bramkę. Proszę bardzo. Na razie nam nie idzie tak źle, to aż się zastanawiam, czy się nagrywanie włączyło. To w sumie możliwe, że nie. O! Uff, dobra. Strasznie zły kick-off zrobiłem. No. Także pamiętajcie, żeby starać się nie zabierać nawet tych setek boostów, tylko wykorzystywać każdy możliwy. Ten taki mały, co to za lak był? Uff, troszeczkę też mam ping. Ale to mnie nic nowego akurat. Quarantine. Czemu każdy o tej kwarantannie nie ma niki? Wcześniej grałem jedynki, to też miał. Tak, nie mam na razie, ale liczę, że jeszcze ląduje.
który zblokował. Nie wiem, jak to się stało w ogóle. Po pierwsze, czemu to brał? Po drugie, chyba u mnie był jakiś mały lag. Dobra. Sonic. Niesamowita szybkość. Nie wiem, czy im ufać. Dobra, jedź typie. O, nie wziął boosta, czyli możliwe, że Sonic jest wyżej z tej dwójki. Ja obstawiam C3 niską i Grand Championa w teamie. Sonic Grand Champion, ten drugi niekoniecznie. Okej. Okay. Ten Arsenotic. No. C3 albo C2 będzie miał, jak na moje. Zresztą ci przeciwnicy to... Ale dałem dupy. W sensie... Uff, misnąłem. Zagrałem. Zepsułem akcję, to chciałem powiedzieć. O, nasi przeciwnicy też są poddenerwowani na siebie. W sensie ten Pepis i ty. Jedź. Ciśnij. Nie, to się źle skończy. Trzeba się wrócić jak najszybciej. Też nie wracajcie się za bardzo, jak macie piłkę centralnie w ataku, to tak bardziej do środka, a tutaj pozabierać te takie mini błyściki. Trafi typie, proszę bardzo. Jednak ten Arsena już awansował, już nie ma C2, już ma przynajmniej C3. Nie wiem, to pewnie to logiecki są. Tam punche lecą na czacie. Dobra, profesjonalnie jest. Ostatnio bez formy byłem, ale... Nie! Dzisiaj mi się tak źle nie gra. Ja pierdzielę, ja bym tego nie obronił. Dobrze, że było wsparcie akurat. No, pierwszy mecz skończony, udało się wygrać. No dobra, myliłem się. Każdy miał Grand Championa. My dostaliśmy za ten mecz chyba 9 punktów. Mamy 1596 MMR-ów. Możliwe, że ta granica 1600 pyknie. No dobra, mamy drugie spotkanie. Gramy przeciwko naszym starym teammate'om. Nie byli jacyś mega mocni, więc może będzie dobrze. Chociaż zwykle się tak wydaje po prostu, że twoi teammate'i nie są najlepsi. W rzeczywistości aż tacy beznadziejni nie byli. Teraz może nam pokażą, co potrafią. Często jest tak, że się odpalają wszyscy, jak grają przeciwko tobie. Przynajmniej takie wrażenie sprawiam. Sonic? A nie, dobra, Sonic to jest ultimate. Zastanawiałem, czy był w enemy, czy nie, ale to jednak ultimate był. Czekajcie, bo na razie zagubiłem się w tym meczu. Dajesz typie. Pusta bramka. Nice one, wygrywamy. Coraz większa szansa, że bariera 1600 MMR-ów padnie na tym odcinku. Klas Guran. Hugsdel Jare. Zdobył pierwszą bramę. O kurde, nie zauważyłem. Generalnie jest zasada, że level jedzie po kick-offa, to też taki tutaj pro tip. Ale jak to się mówi, zagadałem się i nie zwróciłem uwagi. Kurczę, ale dzisiaj dobrze idzie. Jednak ci teammate'ci może nie byli tacy rewelacyjni. Już nie narzekam na nich. Mecz wygrany. Nawet tam pod koniec uratowali nas, strzelili bramkę. Nie mam nic do krytykacji. Patrzcie, a ci są mocni, ci naprawdę fajnie grają. Ci naprawdę spoko grają. Proszę bardzo, piękne podanie naszego teammate'a. 3-0. Przeciwnicy sfrustrowani, co najmniej trochę. Bardzo dobre spotkanie, aż się serio, autentycznie się zastanawiam, czy włączyłem nagrywanie. Czy się nic nie zepsuło. To za dobre mecz na to, żeby był kamerowany. Okej. Staramy sobie tak buszować w okolicach środka pola.
O-o! Troszeczkę tam gdzieś się tylko wyjechał, ale ładny. Ładna interwencja. Nadrobił sprytem. Tutaj trochę nie mamy boosta. A mogłem bardziej zobaczyć, jak czy ona raszuje, czy nie, ale schował się za piłką, a nie użyłem za bardzo kamery. No cóż, czasem tak bywa. O, tamci sobie pięknie zabrali piłkę. Ja podaję i jest pięknie. 4-0, bardzo dobry mecz. Nie farfajtują. Dobra. Przylegowało. Wracamy się, tam tego nie ma, to idziemy po piłkę może. Oj. Przed nim skakałem i zobaczyłem, że go nie było. Ups. No tak, zwykle bym po to nie skakał. Bo była bardzo duża szansa, że wybije. O kurde, ale przylegowało. Ale no, 4-0 to można coś tam zaszaleć. Ktoś to bierze? Pewnie tak. Pięknie. Pyk. I jest brameczka. Great pass, 5-0. Wychodzą. No i idealnie. Przebiliśmy już granicę 1600. Autentycznie dalej nie wierzę, że to nagrywam. Wanna try to team up? GG. Nie, na razie nie odpisuję, ponieważ niestety musimy zakończyć nagrywanie, to z nimi się team upuje. No dobra, tam coś odpisałem przeciwnikowi, tutaj mamy potwierdzenie. 1606 MMR-ów wbite. A nie wiem, czy już będę grał przed końcem sezonu, bo w sumie to się zobaczy. No i to by było tyle. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, ponieważ chyba jestem aktualnie jedynym kanałem z Rocket League w Polsce. Takim regularniejszym. Jak się mylę, to możecie dać znać, jaki jest. No i to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.